Wysoki sądzie, od dzieciństwa przeżytego w biedzie i nędzy niezmiennie wierzyłem w przedziwną wartość pieniądza. W głowie rodziły się przeróżne plany, po realizacji których miałem dojść do wielkiej fortuny. Realizację uniemożliwiał brak pracy. Wreszcie rok przed II wojną światową dzięki protekcji księdza Krylewskiego dostałem pracę w fabryce broni w Radomiu. Marzeniem moim było zakupienie płaskiej maszyny drukarskiej i założenie drukarni. Ciułałem grosz do grosza, a pieniądze składałem na książeczkę PKO. We wrześniu 1939 roku miałem na koncie uciłane kosztem wszelkich wyrzeczeń 800 zł. Zawierucha wojenna rzuciła mnie do Lwowa. Handlowałem czym się dało. W 1940 roku stałem się już posiadaczem poważnej kwoty 2,5 tysiąca rubli. W końcu wylądowałem w dalekiej tajdze Republiki Karelskiej. Moje wojenne straty i poniewierkę jakoś przebolałem, zadowolony, że po latach cierpień narodu powstała znowu Polska. Po powrocie zacząłem wszystko od początku. Miałem wtedy 32 kilo tytoniu. Przedstawiało to sporą wartość. Marzeniem stał się własny domek. Nie chciałem gnieździć się przez całe życie w wynajętym pokoiku i wycierać obce kąty. Żeby urzeczywistnić to moje wielkie marzenie, pracowałem gdzie się dało. Sprowadzałem bydło i jałówki na wypas, a później w odkarmieniu sprzedawałem. I nic, tylko oszczędzałem z myślą o własnym domku. Sejm uchwalił ustawę o zmianie systemu pieniężnego. Już dobijałem do mety, gdy w październiku 1950 roku ogłoszono komunikat o wymianie pieniędzy. Stworzone zostają dobre warunki dla dalszego wzrostu siły nabywczej pieniądza oraz podnoszenia stopy życiowej mas pracujących. Reforma godzi w spekulantów i wyzyskiwaczy i pomoże masom pracującym w walce o dobrobyt. Wartość nowego złotego wprowadzonego w obieg z dniem 30 października 1950 roku ustalono na 0,222 168 milionowych grama złota. Wysoki sądzie, rodzi się pytanie, czy wobec ciągłych krachów finansowych warto jeszcze oszczędzać. Inny na moim miejscu dawno zaprzestałby oszczędzania, a zarobione pieniądze topiłby w napojach wyskokowych. A ja co? Pieniądze uzyskane z wymiany ulokowałem na książeczce PKO. I znów zaczęła się charówka, łapanie wszelkiej pracy, by dojść
do czegoś w życiu. Do niedawna byłem korespondentem kilku wiejskich gazet. Pisywałem do Słowa Ludu, do Zielonego Sztandaru. Wziąłem udział, jak to się mówi, w walce o nową wieś. Otrzymałem podziękowania i listy pochwalne. Proszę. Przywiozłem kilka. Dziękuję bardzo. Proszę. O, dziękuję. Oto widzę, że pańskie zainteresowania wychodzą naprzeciw naszym propozycjom. Od lat jestem gorącym miłośnikiem czytania książek i gazet. Zasłużyłem sobie na miano gazeciarza. To z powodu gazet, które zawsze nosiłem w kieszeni marynarki. Nasza gazeta jest pismem katolickim, postępowym. No i my właśnie poszukujemy akwizytorów do tego pisma. Warunki są następujące. 800 zł pensji podstawowej plus procent od każdego prenumeratora. 3 zł za miesięczną, a 9 za kwartalną prenumeratę. Oczywiście także zwrot wyjazdowej delegacji i kosztów podróży. W redakcji powiedziano mi, żebym prosił proboszczów o zaświadczenia dla okazania wiernym. Niestety, takiego zaświadczenia nie mogę panu dać. Nic ksiądz nie ryzykuje. Jestem zupełnie bez nałogu. Nie palę. Alkoholu nie biorę do ust. A jak mogę, to jeszcze innych odciągam od picia. Wstydu nie przyniosę. Niech mi pan nie ma za złe, ale muszę być bardzo ostrożny. Takie czasy. Wszystko, co bym nie zrobił, może być użyte przeciwko mnie. Ale gazetę oczywiście mogę zaprenumerować. Niech pan wypisze na miesiąc. Można? Numer jeden. Księże proboszczu. Słucham. Zapomniałem. Mówili mi w redakcji, jak pan będzie w terenie, to niech panu ksiądz podstępuje delegacji. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję. Bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Jestem z redakcji. Katolickiej gazety. Katolickiej? Tak. Jeśli zapłacicie prenumeratę, listonosz będzie przynosił co tydzień. Ksiądz proboszcz wie o tym. Oczywiście. Proszę bardzo. Tu jest pieczątka parafialna. Proszę siadać. Dziękuję. To jest dowód wpłaty księdza proboszcza. On też zapromenerował.
Zgoda. Niech pan pisze. Nie tylko ksiądz proboszcz dał przykład, ale i wasi sąsiedzi zapłacili za kwartał. Jeden nawet na półrocze. O, Karbowicz udziela. Bargieł. Krop. No co, chyba nie chcecie być gorsi. W naszej wiosce chyba niewiele uda się panu wskórać. Tutaj przeważnie to sezonowi robotnicy rolni. Zatrudnieni w PGR-ach. Zbierani nas z całej Polski. Wątpię, żeby pan tutaj znalazł chętnych. Tylko nie chodź pan czasami do szkoły. Tam jest młoda kierowniczka. Nie chodzi do kościoła. Niewierząca. Nie szkodzi. Jestem przygotowany na takie spotkania. Dzisiaj u kierowniczki szkoły jest ktoś z komitetu powiatowego. Tak? A może rzeczywiście nie kusić losu? Jak się czyta różne rzeczy, no to rozszerza to horyzonty myślowe. Nie musi nas pan uczyć, co mamy robić. Przecież w tej gazecie jest nie tylko Ewangelia i sprawy religijne. Piszą o sprawach świeckich i o gospodarce. A jak ktoś zaprenumeruje, to przeczyta i to i w ten sposób będzie przekonywał się do Polski Ludowej. To jest postępowe pismo katolickie. Słyszeliście? My takich gazet nie czytamy. Dobry wieczór. Szukam noclegu. Sołtys przysłał mnie pod ten adres. Niech pan wejdzie. Pan z redakcji. Prawda? Ma pan na to papiery. Jak przyjdzie mój stary, to niech pan powie, że pan specjalnie do niego przyjechał w charakterze redaktora, żeby go w gazecie opisać za jego pijaństwo. Ja w roli redaktora? Czemu nie? Mogę być redaktorem. Przez kilka lat byłem korespondentem. Tylko że tu w grę wchodzi etyka. Czy wolno kłamać? Nawet w słusznej sprawie. Prawdzie święty Tomasz z Akwinu powiedział, będący w silnej potrzebie, może wziąć rzecz, która do niego nie należy. No jeśli tak, to mogę być redaktorem. Zwłaszcza, że naród ogromnie rozpity i trzeba coś robić. Przyjechał do ciebie. To? No, chcę pogadać. Tam, w pokoju. Proszę, niech pan siada. Proszę. Wie pan, w jakiej sprawie ja przyjechałem? Panie, nie wiesz pan.
kiedy moim obowiązkiem jest walka z pijaństwem. No czyta pan chyba gazety i wie pan, jak sprawy stoją. Wyjątkowo. Nie opiszę pana w gazecie. Postałby się pan pośmiewiskiem. Tylko musi się pan zgodzić na moje warunki. Ja nie będę wymagał, żeby nie brał pan kieliszka wódki do ust, aż do śmierci. Ale musi być poprawa. Tego się będę kategorycznie domagał. I drugi warunek, abonament katolickiej gazety i to na cały rok. Zgoda. Na wszystko zgoda. Nie pisz pan. Weź pan to, schowaj to pan już, szybko. Ale dlaczego? 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 Pewnie dlatego, że za dobrze panu szło. Mało kto odmówił, to fakt. A widzi pan? Ale czy to źle? Przecież chodziło o to, żebym znalazł jak najwięcej chętnych. No niby tak, ale w tej sytuacji listonosze i urzędy pocztowe nie wykonywały planów abonamentowych innych gazet. Czasem bardzo ważnych, a nawet tych najważniejszych. W konsekwencji nastąpiło obcinanie premii, nagany i tak dalej, i tak dalej. No to cię historia. Starałem się jak tylko mogłem, a okazało się, że to nie to? No bo wyszło nowe zarządzenie. W tej chwili promenaty mają prawo przyjmować tylko listonosze. Mam czuwać, rozumie pan? Czuwać! Nad prawidłowym rozkładem zdobywania abonentów według ważności gazet. Ty wiesz co? Robi zęby innym, zrób i mnie. Na jeden ząb nałożysz mi koronkę. No po co mam szukać daleko? No przecież ty jesteś swój i mój przyjaciel. A poza tym sława na całą okolicę. Tak? Ale nie? Jeszcze jak? No ja wprawdzie nigdy nie miałem zaufania do znachorów i różnych takich speców bez uprawnień, tak jak do kupna mięsa z pokątnego uboju. No tak, tak, tak. No ale widzisz, co prawda dyplomu nie mam, ale za to szósty zmysł i smykałka do wszystkiego. Chodź, Edziu, chodź. Siadaj na fotelu. Masz piera? Zobacz, Edziu, jaka piękna blacha miedziana. Sam raz na koronki. To? Starorynna z rozbiórki. Znajdź sobie innego frajera, dentysto. Nie, to nie. Interes to jest interes. Pani Basiu! To co zbiórki? A jak nie, to zbiórki? A jak? Pewnie, tata! Eden, postaw se te. Albo duże piwo. Małego nie piję. Nie gadaj. Sam w to nie wierzysz, a pytlujesz. Nawet nie siadasz, bo wiesz, że z tego nic nie będzie. Och, stary, stary. Głowę na karku, a nie odpadł. Ojciec, zabierz tonka, tak? Stary, jeszcze się napijesz. Chłopaki, jak się będzie rzucał, to go uspokoimy. Pawłowie znowu rządzą. Tak. To chodzę raz do nich. Do Pawła? Tak, tak. Co widzę? Syn Antek, wiesz, ten średni. Ten pyszczaty? Nie wiem, czy był na fleku, czy tak, wiesz, dla fantazji. Chciał mi zaimponować. I wyciąga z kieszeni całą garść papierowych pieniędzy. I rzuca, bracie, na blat, na stół. On widział na własne oczy,
że mają pełną szklankę złotych obrączek. Złotych. Na pieniądzach śpią, pieniędzmi się przykrywają. Ojciec, bo to trzeba tak sprzedać. Żebyś tak rozwieść. Jak oni to robią, te pieniądze? O tak. Będzie i będzie. Bardzo. Ja wiem, skąd u was pieniądze. Wyciąga ta nieboszczyki z grobów. Hieny cmentarne. Wierzę się! Przecież nie ma nawet kawałka ziemi, ani odrobiny własnego ziana. Nawet ta obora nie jest moja. Tylko cztery krowiny. Radzę sobie tylko dlatego, że daję przezimować bydło chłopom za mleko i cielaki. Dlatego sobie radzę. Cały mój zysk to tyle, co dostanę latem w mleczarni za mleko. 400 zł miesięcznie. Trzeba sobie dobrze nałamać głowę, żeby z taką pensją związać koniec z końcem. No pytam, z jakiego powodu przylepiono mi łatkę kułaka? Za co ten domiar? Skąd ja wezmę tyle pieniędzy? Co się stało? To jednak pozbyłeś się bydła. Musiałem sprzedać, nie było wyjścia. Ledwo na domiar starczyło. To jest tak, jak chcieli. Jesteś teraz biedniakiem. No teraz nikt mi nie będzie zazdrościł. Teraz będę chodził po pół litra mleka. Do mleczarni. Dobrze pan zrobi, jak pan przyjdzie do nas do roboty. Dostanie pan różne obrazy. O, święty Roch, patron chorych. Święty Antoni od zagubionych rzeczy. Święty Krzysztof od nieszczęśliwych wypadków. Święta Agata chroniąca przed pożarami. Pojedzie pan na wieś, będzie pan chodził od domu do domu i zbierał zamówienia. Pierwsza rata w gotówce, a druga po otrzymaniu obrazu. A najlepsza metoda jest taka. Wejść do chaty, powiedzieć pochwalony i nie pytając nikogo, zawiesić obraz na ścianie. O. Potem trzeba powiedzieć, niech ręka boska ukaże każdego, kto zdejmie obraz z tej ściany. A potem przystępuje się do interesu. Jeżeli gospodarz ma pieniądze, to płaci gotówką. Jak nie, to się wyznacza termin. Daj mi pan spokój, nie chcę, by bardziej nerwowy chłop rozwalił mi głowę tym pańskim obrazem. No, bywa i tak. Ale nie ma handlu bez ryzyka. A mało to w gazetach listów gończych za takimi obraźnikami? Pobierali pieniądze na fałszywe bloczki i nigdy nie dostarczyli chłopu obrazu. Jeżeli pan boisz się sprzedawać obrazy, to damy panu inny towar do sprzedawania. Łańcuszki, medaliki. Pojedziemy na wieś, jakieś 100 kilometrów stąd. No. Pan pójdzie w jedną stronę wioski, a ja w drugą. Na końcu się spotkamy i będzie rozliczenie. Jeżeli dobrze pójdzie, to za jeden dzień zarobi pan więcej niż przez miesiąc na państwowej posadzie. No widzi pan, Pawły to nie bandyci, nie złodzieje i nie hieny cmentarne. A jak się wszystko sprzeda, to gdzie będzie można nabyć nowe medaliki i obrazki? A po co to panu? My panu damy towar. No to jak? Zgoda? Muszę się czymś zająć, a taki drobny handel odpowiada mi, nie powiem. Ale wie pan, nie. Moja ambicja nie pozwoli mi być długo na waszych usługach.
Wykradnę wasze tajemnice handlowe i sam zacznę działać. Na swoją rękę. A taki postępek to nie jest zgodne z moimi zasadami moralnymi. Dlatego tego wszystkiego muszę się sam dowiedzieć. Wy mnie gdzieś w urzędzie pytają, albo wypełniam ankietę, piszę bez zawodu. Bo zawód kramarski według prawa nie jest zawodem. A przecież ile musiałem przejść w życiu. Jaki okazać spryt, jaki węch, jakiego mieć nosa, żeby poznać kramarski fach. I nie dać się zepchnąć z powierzchni życia. Trąbkę, proszę. To ile? Trąbka? 270 zł. Co tam pana interesuje? Proszę bardzo, 2000. No, tak się ucieszy. Pistolecik? 3500 razem 5. Pistolecik? Proszę bardzo, proszę. Szybko, szczelnie. O, proszę bardzo. Taka czuszka? 250 zł. Kosztuje. To ile jestem panu winien? 5000 pan jest mi winien, tak? Proszę. Proszę bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Moje uszanowanie. O, o, ta robota, ta świetna robota, proszę pani. Ale mu idzie, ale robisz interes, cholera. Wszystkie pieniądze ludziom zabierzesz. Chyba sprzedałeś już ze 200 sztuk. Co ty? 20, a nie 200. Mnie to staremu będziesz mówił. Możesz to gadać takiemu dzieciakowi, co nic nie wie i nic nie rozumie. Ale nie mnie. 20. Proszę bardzo, ptaszek 500 zł. Słucham. Proszę bardzo, co? Kółeczka się kręcą? O, kręcą się, przepraszam bardzo. Co ty chciałeś, co? O, to trąbki polecam. Tak, tak. O, ile masz pieniążków? W porządku. Tak. O, o. O. Dyszka. No, proszę bardzo, kupujemy, sprzedajemy. No co, kupuje pani? To drogo, drogo? 5000 to dla pani drogo? Idź, człowieku, zjedz chociaż talerz zupy. Ja ci popilnuję towaru, nie bój się, nic ci nie wezmę. Co, mam przerwać, jak mi dobrze idzie? No to co, bierze pani? No, no wezmę, ale musi mi pan opuścić. A nic pani nie opuszczę, nic nie mogę opuścić. Proszę, 1000 zł, proszę, w porządku. Dziękuję, tak. Ludzie, ludzie, po co wy kupujecie? Tylko wydajecie pieniądze na głupstwa i psujecie dzieci. Ty, co ty się trącasz do moich klientów? Co? Łapy przy sobie. Nie przejmuj się. Pakuję się i dalej jadę. No i bardzo dobrze. Ja ci nie zazdroszczę, ale lepiej sprzedaj wszystko i jedź już stąd. Jedź. Przez ciebie ja tu nic nie targuję. Ty wyciągasz wszystkie pieniądze od ludzi. Przecież nie robię ci żadnej konkurencji. Ty nie masz ani zabawek, ani dewocjonali. No to i co? To nic. Jedź już stąd. Jedź do cholery. Pojedy, Korkowce. 300 zł sztuka. Proszę jeden. Wybierz sobie, ten jest bardzo dobry. Na miłość boską, przestań pan wreszcie sprzedawać te korki. Po ile korki? Ksiądz proboszcz jest w rozpaczy. 200 zł. Tak samo kółko różańcowe. Co sobie pomyśli o nas ksiądz misjonarz? On już własnego głosu nie słyszy w tej strzelaninie. To co ja mogę zrobić, proszę pani? Interes jest interesem. No proszę. Tu jest mur graniczny, to jest plac kościelny. A to jest teren gromadzki. Stragan stoi na gromadzkim. Proszę cię bardzo, 200 zł. Dziękuję. Koreczki, 200 zł, proszę bardzo. Ten jest pani Korkowiec, nie? No, luksus. Żeby też nie. Ha. A to jest kol pulufowy. Zobacz. No, ale pani. Czekaj. To jest bomba sezonu. To jest szybko strzelny. Paliserianin. Ty. Gospodarza to się ugryzło. No tak. Pewnie moje powodzenie w handlu. Znowu zgasił światło. No nic, nie da rady. Trzeba się zwijać. Niech pan jeszcze nie idzie. Niech pan jeszcze trochę zostanie. A co, mam handlować w ciemnościach? Nie. I tak o czym się kleją. Trzeba iść. Niech pan stanie przy trzonku kościoła. Masz rację, tam jest jaśniej i cieplej. A zrobiło się już zimno. To możemy panu przejść? No. Nie, ksiądz mnie tam nie wpuści. Nie. Niech pan jeszcze nie odchodzi. Musimy wygrać, to ja wiem.
Gospodarzu, słyszy pan? Niech pan zapali światło. Tu nawet nie chodzi o kandel, no. A co ja z tego mam? Światło się wypala. A to kosztuje. No dobrze, zapłacę pan. Za prąd. Masz pan. Niech stracę. No, dobra. Trzeba zrobić chłopakom radość. O! Już jest jasno. No to co, bawimy się dalej? No, no to chodź. Kto kareczki chce? Ja! A masz pieniążki? Ma. No to dawaj. Dla mnie jedna paczka 200 zł. Proszę bardzo. Ale też jedną. Co jest? Daj pan to, co jest? Kramarz? Tak. Od niedawna. Nigdy nie śpi przy stoliku. Złodziej zabierze ci walizki jak swoje. I szukaj wiatru w polu. Lepiej znajdź miejsce poczekalni. Rozłóż walizki, połóż się na nich. I wygodnie. Nikt ci walizek nie ukradnie. Może i racja. Ale przecież milicja może przegonić. Na małych stacjach nie gonią, a na dużych... Zanim ktoś zauważy, to przekima się północ. No jedź, prześpij się, poczekaj. Ma się tu praktykę. Nie grzebcie, sami nie grzebcie. Proszę, podoba ci się to? Tak. No to dobrze. Cały ci dać? Tak. Proszę bardzo. Podoba ci się to. Ta gazoletka. Ta gazoletka, 6 zł jest dla pani. Proszę nie ruszać, proszę nie grzebać. Zapraszam do mnie. Tam wszystko zapłacę. Wejdź. Daj mi jeszcze 1000. Zaraz wracam. Czego tu chcesz? No spieprzaj stąd zaraz! Wynocha! No już! Spływaj!
Nie ma już sprzedaży. Idźcie stąd. No co tak stoicie? Do domu, no, do domu, no, już! Nie macie innego zajęcia? Zjeżdżaj, no, no już, zjeżdżaj już, no! Złodzieje, złodzieje! Jak oni się nazywają? Poros i Basiarz. Jak? Poros i Basiarz. Won od dziecka, no won! Zaraz rozpruję twoje paki. Ja też mam nóż. No, no, no! Patrz go, jaki kozak! Chodźcie! Kozak, nie kozak, ale was uspokoję. Któregoś roku w ciągu miesiąca przespałem w łóżku tylko 3 dni jak człowiek, a reszta gdzie się dało, jak zając pod miedzą, z otwartymi oczami, zawsze czujny. Ale nigdy nie myślałem o zmianie pracy, mocno wrosłem w swój fach. No cóż, przeżyłem dobre i złe, zanim zdobyłem ostrogi kramarskiego zawodu. Widzicie te łańcuszki? Nie jest to srebro, nie jest to złoto, ale szlachetny metal, którego nic nie bierze. Nic nie bierze. Żaden jeden kwas, nie rdza nawet, nie zmienia jego koloru. Nie uwaga, zmienia. Uwaga! Do szklaneczki, do kwasu wkładamy łańcuszek. Uważaj, mały. Łańcuszek ani srebrna łyżeczka nie zmieniły koloru. Dla ugruntowania zaufania poddajemy łańcuszek jeszcze jednej próbie. Mianowicie pociągam poszkliwie ostrym narzędziem. Tego łańcuszka nic nie zniszczy, nawet ostry nóż. Na częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżą każdy jeden z was, do bezpłatnie otrzymanego medalika powinien nabyć za jedyne 500 złotych ten oto mocny, niezmieniający koloru alpakowy łańcuszek. Łańcuszki, za jedyne 500 złotych, łańcuszki, koko, łańcuszki, proszę bardzo. Zajęcie 500 złotych, proszę bardzo. Jest już, daję łańcuszek, proszę bardzo. 500 złotych, alpakowy łańcuszek, proszę, już podaję, tak jest. Łańcuszki. Czy to robią interes? Panie pan z tym swoim małym kramikiem. Nie lepiej pójść śladem. To nawet nie takie trudne, ale to nie dla mnie robota. Wolę swój drobny handel, marny, ale mogę ludziom spojrzeć w oczy. Te łańcuszki nic nie warte. Po 3 dniach noszenia się nie dzieją i są do wyrzucenia. No, dlaczego nic nie robicie?
Tacy przyjął opinię wszystkim kramarzom. Panie, to są ludzie z marginesu. Więzienie dla nich nie straszne. Milicji też się nie boją. Każdy z nimi przegra w otwartej walce. Ja mam inną metodę, przez uświadomienie. Pociągam ludzi od kupowania tych łańcuszków. Proszę pani! Niech pani tego nie kupuje. To stracone pieniądze. Po trzech dniach poczernieje. Tamte 500 złotych. Co to za pieniądze? Proszę bardzo, łańcuszki, alpakowe łańcuszki. Proszę bardzo, tak jest. Podaję łańcuszki, tak jest, to nie mające, wiadomo. Kolego Chrysik, podobno dzisiaj bardzo nam pomagałeś, naganiałeś klientów, zachwalałeś towar, należy się wielkie podziękowanie. Poproszę 1,5 sety dla kolegi Chruścika. Na jego rachunek. Weź pan tę rękę, weź pan, zaraz, dalej! Proszę uprzejmie! Co? Spójrz no! No pilko, trudno. Myślisz, ten Chruścik przekręcił kiedy w życiu jaką babkę? Taka jedna, co to cukierkami handlowała. Kiedyś kręciła się koło niego. To kto wie, może i zaznał smaku kobiety. Chwileczkę, jak tak może? Zgorzowak, Marysia! Przytulę się do pana. Dużo miejsca nie potrzebuję. Bo już taka przylepka jestem. Prowadzę nieduży interesik, ale jakoś wiąże się koniec z końcem. Zgorzowak. Kawał drogi. No. Usiądź. Ja przyniosę. Słucham? Przyniosę. Dobrze, Edziu. Kawa. Dziękuję. Lubię dobrze zjeść i dobrze wypić. Mówią, że jestem do tańca i do różańca. A mąż? Mąż? Nie, nie jest dobrze. Ale wiesz, Edziu, nie chciałabym być sama.
Wcale nie widać. Co to jest? Odsuń ta środka. Kupujesz czy nie kupujesz? Co to jest? Dzień dobry. Witam. To ja. No, nie pamiętam, wie pan? W zeszłym roku tu byłem. No, córeczka panu pomagała stół przenosić. Co ja powiedziałem? Już was tu nie ma, już co? Koniec sprzedawania. Pomogę panu. Sam nam sobie radę. Ale pomogę panu jednak. Nie potrzebuję pomocy. Gdzie zegarki? Gdzie są zegarki, no? Jakie zegarki? Tu co leżały, no gdzie? Jakie zegarki? Tu pan włożył do walizki, o tu, o. Nie ma żadnych zegarków. Gdzie są zegarki? O, tu leżą, tu. Bałagan pan ma taki, że nie wiem i potem pan na mnie zwala. To zbywaj, no już! Jak będę chciał? No, nie szturchaj się jeden drugi. Nie pukaj mnie. Idźcie sobie stąd, no bo skarży mamy. Wydachać. Ale co? Dobrze interes dzisiaj poszedł, co? Gówno cię to obchodzi. Zmywaj to! Dziadostwo ludzi sprzedaje. Czuj, ty! Ten, co panu pomagał, dużo nabrał i pochował po kieszeniach. Pewnie tak było. Trzy kogucziki ukradł. Nieźle mnie obskuwał drań. Wszystkiego człowiek nie upilnuje. I piłkę na gumce. I parasolkę też zabrał. I pistolet schował w rękaw. Ja, gospodarz. Chciałem siana trochę dla konia. Panie, to nie po siano w nocy szedł sołtys do pańskiego legowiska. Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. Pierwszy raz w życiu spotkałem prawdziwego bandytę, gdy jeszcze prawie jako dziecko znalazłem się na ścieżkach podróżnych, pogardliwie nazywanych rajzerami. Byłem głodny i bez żadnych widoków na przyszłość. Wiesz, co to jest? A chcesz zarobić? Będzie tędy jechał autobus z Lublina. Na takim skoku. Można dobrze się obłowić. Odpalę ci. No jak? A grzech? Grzech. Więc co? Mamy zdychać z głodu? Rano poszedłem tą samą drogą. Pytałem ludzi, ale o napadzie nikt nie słyszał. To ich go powstrzymało. Lęk przed sprawiedliwością albo sumienie. Sumienia to na pewno nie ma mój kolega Jan Zawadzki, któremu moje ciłane na zakup domu pieniądze nie dawały spokoju. Cześć, Edziu. Cześć. Co, po zupkę? Tak, taniej wychodzi. Tak, słuchaj, Edziu.
Mam do ciebie romans. Trafia się okazja, wiesz. Jeden facet chce sprzedać Warszawę w bardzo dobrym stanie. Można na tym nieźle zarobić. Tak? Co to, nie ma nikogo? Wiesz, ile teraz taksówkarze zarabiają? No. 15 tysięcy miesięcznie. 15 tysięcy? Tak, jak jest dobry ruch, jeden może zarobić przez miesiąc 15 tysięcy. Masz pieniądze, pożycz. Obaj na tym skorzystamy. A tak to ci leżą na PKO i tylko tracisz, człowieku, no. Procent rośnie. Głupi jesteś. Co dziś kuchnia poleca? Zalewajka, pomidoroweczka. Zalewajeczkę, pani Krysiu. Dobrze, panie Edziu. Dzień dobry, Krysiu. Dzień dobry. Edziu, posłuchaj. U mnie będziesz miał 5 tysięcy miesięcznie. 5 tysięcy miesięcznie bez żadnej pracy. Za tylko jedno wyłożenie pieniędzy. No powiedz, przecież to jest złoty interes. Sęk w tym, że ty nie masz pokrycia na tę sumę. No ale ty, Edziu, mnie znasz. No wiesz, ja cię przecież nie oszukam. 5 tysięcy mówisz? No. Dobra, pójdę ci na rękę. Podpiszemy umowę, że ja będę współwłaścicielem wozu. A na sumę, którą ci pożyczę, też mi weksle. I będziesz się spłacał w terminie. Zgoda? Zgoda. Zawadzki. Weksle. Co jest, Edziu? To ty Greka udajesz, co? Cicho, no wiesz. Zamiast myśleć poważnie o pracy, o spłaceniu długu, to bierzesz młode babki i wozisz się na łubach, tak? I podwójnie tracisz! Przez babki! I przez niewykorzystanie samochodu! Podobno w takie jedni to się tak zakochałeś, że kupiłeś jej futro za 18 tysięcy, tak? To moja sprawa. Pierwszą ratę przy wypłacie zmniejszyłeś o połowę, a i tak nie płacisz w wyznaczonym terminie. Edek, słuchaj. Musisz trochę poczekać. Przecież wiesz, ja cię nie oszukam. Najpierw kapitał, a później procent, no. Przez cały rok miałem dodatkowe zajęcie uganiane się za tobą. Zdaje się, że popełniłem gruby błąd, powierzając ci wszystkie moje oszczędności. Nie przesadzaj tam. Nie przesadzaj. No więc dobrze, słuchaj. U ciebie są 3 weksle po 30 tysięcy każdy, tak? Tak. Weź jeden z nich i przyjdź w poniedziałek do gospody. Ja przygotuję pieniądze. Przynajmniej to będę miał z głowy. Na razie. Na razie. Brudas! Ta Lodzia przyszła teraz. No taka ubrana, że ja sobie nie wyobrażam. Ja nigdy tak nie przeszkodziłem. O! Jesteś słowny. Jak rzadko ostatnio. Aż mnie to mile połechtało. No. Może wróci zaufanie do twojej osoby. Masz ten weksel na 30 tysięcy? Mam. Daj. Ale ta córka, jak zobaczy, że ta matka tak chodzi razem z tym... No to co, no to nas nie wróci. Zaczekaj tu, zaraz wrócę. Nie chcę się podobać jeszcze. Córka młoda, narzeczona. Edziu! A tyż napij mi się trochę, bo kto się nam napi, jak się sam nie napije. Daj mi spokój, pijaku. No. Edziu, umawiam się za... Nie na litry. Ty, na litry się mam, 2, 3, 4... Nawet sam komendant. Sam komendant musiał się zgodzić zapłacić minutką. Dobra, nie ma lepszego majstra. No idź. Napij mi się trochę, bo ktoś... No co? Nie gniewaj się, że tak wyszło. Ale ta kierowniczka, co miała pożyczyć? Tak. No nie dostała jeszcze pieniędzy ze spadku po ojcu. Masz weksel z powrotem.
wczoraj przypadkowo zajrzałem do wechty, coś mi się nie zgadza. Prawda, raz, drugi? No tak, brakuje jednej sztuki za 30 tysięcy, a jest jedną sztukę na 5 tysięcy za dużo. No myślę sobie, co to jest do diabła? Tak, jasne. Zawadzki w gospodzie zamienił papierki. Aha, a pan przy odbieraniu weksla nie sprawdził. Tak, to był mój błąd, fakt. No tak. Więc z tego, co się orientuję, ma pan zamiar oddać sprawę do sądu. Tak, panie mecenasie, tak, tak, tak. Nie spodziewam się takiej nieuczciwości, takiej nikczemności od człowieka, który mi wszystko zawdzięcza. A teraz, proszę państwa, samochód marki Warszawa po generalnym remoncie, cena wywoławcza 25 tysięcy złotych. 26 tysięcy. 7500. 27 500 po raz pierwszy. 28. No to czekacie, 13 sprawa sądowa. Co się stało? Zawadzki podacie do sądu o dewastacji i brak opieki nad wozem. Przecież samochód trzymają w bardzo dobrych warunkach. No sam widziałeś, że stodoła była sucha. Koszta zniszczenia ocenia na 20 tysięcy. 30 tysięcy! 30 tysięcy po raz pierwszy, 30 tysięcy po raz drugi. 30 500. Biedny ten chruści. 30 700. 30 800. 31 tysięcy. 31 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedana! Kiedyś otrzymałem propozycję objęcia stanowiska kierownika administracyjnego zespołu muzycznego Powiatowego Domu Kultury. I to na nie najgorszych warunkach. 500 zł od zorganizowanego występu. Mimo, że straciłem wszystkie oszczędności na spółce samochodowej z Zawadzkim, nie skorzystałem z tej kuszącej propozycji. Nie wycofałem się z kramarstwa. Wprost przeciwnie, żeby odrobić straty, starałem się rozszerzyć działalność handlową. Co? Spuścić go ze schodów? Nie, zaczekaj. My tu będziemy mieć swoje stoisko, a pana na plac kościelny nie wpuścimy. Dla mnie stanąć przed bramą czy na placu kościelnym to żadna różnica. Mam pozwolenie na handel i nie potrzebuję kryć się w cieniu kościoła. Powodzenie, mogę stanąć nawet na ulicy. Nie mętkuj, nie mętkuj, bo cię tak urządzimy, że się nie pozbierasz. Chodź. Nie będzie nam tu podskakiwać. Zawsze to było ich pełne, nawet pod kościołem, ksiądz musiał przeprowadzić, bo procesja nie miała. Czy pan ma książkę, żeby było dużo pieśni? Proszę, to jest Droga do Nieba, 500 pieśni. A to jest Zbiór Pieśni Nowych, też bardzo dobra książka, wydana przez Kurię Biskupią w Katowicach. Przecie to jest książka katolicka. Katolicka. Wszystkie są katolickie. To jest pieczątka. Imprimatur. Znaczy po polsku wolno drukować. A tamci kramarze gadają, że pan jest świadek Jehowy. Świadek Jehowy? No jakże pan nim może być, skoro sprzedaje książki naszej wiary? Świadek Jehowy? Ja? Odwołać natychmiast wszystkie oszczerstwa i kłamstwa. Żądam tego. Natychmiast. Nie zawracaj głowy, nie rób szumu, odejdź to. Gdybym był mściwy, to bym powiadomił pich o waszym nielegalnym handlu. Ale nie bójcie się. Stosuję w życiu chrześcijańską zasadę przebaczania wrogom i oszczercom. Dobra, dobra, dobra. Rok temu zamówiłam taki duży krzyż. Przyrzekł pan, że przywiezie.
Pani Piórkowska, kochana, pani to jest jedyna sprawiedliwa w tym niesprawiedliwym świecie. No, inni to tylko głowę zawracają. Jak przywiozę, to nie ma kto kupić. No przywiozłem. Oczywiście, że przywiozłem. Proszę, proszę. O, niech pani obejrzy. Właśnie o taki mi chodziło. Proszę. Proszę, niech pani dokładnie obejrzy, zanim się pani zdecyduje. Który pani wybierze? A co tu dużo wybierać? One wszystkie jednakowe. Ten wezmę. Ile kosztuje? Zaraz, zaraz. Chwileczkę. A gdzie jest? Gdzie jest drugi krzyż? Położyłam na stole. Ale go nie widzę! Pewnie ktoś ukradł, przecież ja... Dałem pani do ręki dwa krzyże, gdzie ten drugi? Popatrz, pan ukradnie krzyż. Patrzcie, do czego to doszło? Jakaś pani przyszła, schowała pod sweter i poszła, tam. Gdzie? No tak, stała tutaj ta, co to dzieciaki dała do domu dziecka. Nigdzie nie pracuje i źle się prowadzi. O. Oddaj po dobroci, bo jak pójdę na milicję, to będzie jeszcze gorzej. Tyś go ukradła, tyś go wzięła z moich rąk, złodziejko! Chciałam sobie zrobić ołtarzyk przed świętym Stanisławem kostką. Ludzie, trzymajcie mnie, bo zemdleję! Ona i ołtarzyk! Że też święta ziemia coś takiego nosi dla takiej, to nie ma nic świętego, ty bluźnierco! Do czego to dojdzie? Toż to koniec świata! Diabelskie nasienie. Żal mi jej. Całkiem się dziewczyna pogubiła. Chce mieć ołtarzyk na cześć świętego Stanisława Kostki, patrona czystości, a puszcza się. Ukradła krzyż. Biedna. Nie może znaleźć swojej drogi. Taka Magdalena XX wieku. Jaka tam z niej Magdalena? Też mi porównanie. Są inne kolory? Nie, nie ma. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zezwolenie poproszę. Jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wasze zezwolenie jest nieważne. Możecie handlować tylko na terenie swojego miasta wojewódzkiego. Ale ja myślałem... Koniec handlu. Ale... Proszę się składać. Dziękuję. Do Panie widzenia. Władzu. Panie władzu. Dziękuję. Jego nie sprawdza. Jasne. Kapuś! Zjawi się pan na moim terenie! To ja panu pokażę. Co mi pan pokaże? Co mi pan pokaże? Co? A kto nasłał milicję, jak nie ty, łapserdaku? Dlaczego nas kontrolował, a do ciebie nawet nie podszedł? Ty, łapserdaku, umawiasz się z milicją? Przyjeżdżasz wcześniej, ja ci pokażę. A mnie już dwa razy legitymowali. Raz na szosie, a drugi raz o świcie, kiedy was tu jeszcze nie było. O świcie? Kiedy nas nie było? Ja ci pokażę. Ja ci pokażę! Mówisz, że ja nasłałem milicję? No dobrze, to kładziemy po 5000 i idziemy na milicję. Do wyjaśnienia prawdy. Prawdy? Prawdy? Ja ci pokażę! Ja ci pokażę! Uspokójcie prawdy. Się! Ja mu wyjaśnię! Prawdy! Ludzie patrzą! Prawdy! Prawdy!
Nie, te obrazki w walizce. Dzień dobry. Wyłożyłeś cały towar? Co? Dzień dobry. Nie poznaje pan? Już kiedyś rozmawiałem, w pichu jestem. Stasiek, te balony mi potrzebują. Pamiętam. Lecz podłóż coś na nogi, pociepieje. Zna pan tych handlarzy? Aj, już nie widać. Nie. Przywiąż dobrze, przywiąż. Mają zezwolenie na handel? Nie wiem. Masz tu! Trzeba było przy bramie spać. Panowie, bich! Cholera! Rozczył kilku! Dawaj szybko! Kula! Kula! Worek, worek! Stawaj na kartę! Kusaj! Jestem za bramą! Co tędy? Gdzie jest? Przecież szybciej, bo nie ma czasu! Cholera, panowie! Tu! Tu jestem! Dobra, jestem! Powinien pan być zadowolony, że oczyszczamy teren z nielegalnych handlarzy, nie? Żeby się to na mnie wszystko nie skrupiło. Wolę być jak najdalej od tego. Można sobie naważyć tyle piwa, że trudno je potem będzie wypić. Dlaczego? Czego pan się boi? Samosądu? Tacy jak ci, cię nie patyczkują. Lepiej nabrać wody w usta. Milczeć. Może pan złoży skargę na milicję, nie? Ja coś pan. Nawet najbardziej skatowany nie poskarży się milicji. Po pierwszym mordobiciu będzie drugie, a jak trzeba, to i trzecie. Tu obowiązuje prawo dżungli. Bez milicji i bez sądu. Zaczekaj pan, pomogę panu. Dziękuję bardzo. Ale po co będzie sam pan dźwigał? Dziękuję. Co dwóch, to nie jeden. Bardzo dziękuję. Ludzie powinni sobie pomagać. Co pomagać? Teraz ja panu pomogę, a za chwilę pan mnie i tak powinno być. Tu, o tutaj. Niech mi pan powie urzędową cenę tych łańcuszków. Potrzebna mi do protokołu. Złapaliśmy dzisiaj takiego jednego. Ten grubszy 360, ten cieńszy 180. Czy nie mogłaby mnie pani przenocować? Chętnie. Ale mam już takich dwóch facetów z obrazkami. Z obrazkami? Tak. A gdzie oni są? Są na górze. Thank you.
Ha, proszę, nielegalna produkcja. Matka Boska Częstochowska. Ha, odbitki fotograficzne. No. Wstawać, wstawać, idziemy na komisariat. No, szybciej, szybciej. Idziemy. Za gwizdek 100 złotych będzie porządek. Kiweczki też są bardzo dobre. Kumeczka ci nie drugie, proszę bardzo. Proszę, pan tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Piw. Proszę pokazać zezwolenie. Ale ma ładny kolor. Zezwolenie? Tak. Dziękuję bardzo. O, pierścioneczki. Za dużo. W porządku. A teraz niech wam pokażę rachunki za wyłożony towar. Rachunki. Na pewno jest. Chwileczkę. W porządku. Przepraszam bardzo. Gdzie jest moneteczka? Przez chwilę tutaj ją miałem. No wszystko miałem. Teczkę miałem, proszę pana. Dokumenty miałem. Miałem książkę podatkową, rachunki. Ukradli mi teczkę, bandyci, złodzieje. No. To jak ma pan te rachunki, czy pan ich nie ma? Nie wiem, ukradli mi teczkę, proszę pana. O, a to co? Co? No ta. Ani na druku, ani pieczątki. Fotograficzne odbitki obrazków. Lewa produkcja. Skąd się to wzięło? To nie moje, podrzucili mi. Ja tak towarem nie handluję. Ktoś ukradł teczkę z dokumentami, ktoś podrzucił obrazki. Nie za wiele tego dobrego? Za kogo mnie macie? Ludzie, ja przysięgam na Boga. Panie inspektorze, dobra. W życiu. Może się pan pożegnać z zezwoleniem na handel. Musi pan znaleźć sobie inną robotę. Co ja będę robił? Ludzie. No przysięgam. No, za co mnie karzecie? Za uczciwość i ja całe życie byłem uczciwy. Oni podrzucili mi. Łobuzy, bandyci, złodzieje. Podrzucili mi. Thank you.
Świata. To pewnie Rajzer prosi o datek. Daj mu parę groszy, córeczko. Proszę. Mamo, on jest niemową. Chce jeść. Może jeszcze zjesz? Dołożyć? Zjadłbym jeszcze. To przez Marię. Trochę jej wstyd, że jest żebrakiem. Koniecznie chciała mnie awansować na kramarza. Wierciła dziurę w brzuchu, aż się wreszcie zgodziłem. Teraz żałuję. Ona też. Widać wyraźną różnicę w dochodach. Bo ile na takich obrazkach można zarobić? W twoim fachu czułeś się dobrze. Tu nie bardzo jesteś obznajmiony. Ale brody nie zgoliłeś. Widzę, że jeszcze myślisz o żebractwie. No a ja z tego... Kramarstwa człowiek nie wyżyje. Trochę tu, trochę tam. Popinę chwilę. Skoczę pod kościół. Ludzie zaczynają wychodzić. Widzisz? Nie zmarnowałem dnia. Grosz popłynął jak należy. Wiem, co robię. Jesteś fachowiec. Spec. No, powinieneś spróbować, no nie? Do wszystkiego trzeba mieć powołanie. Ja urodziłem się kramarzem. Edziu, wiesz co? Jutro przypinam znaczki. Możesz się przyłączyć. No zobacz. Znaczki okolicznościowe przypinam. Co łaska, do brudeczki bezboleśnie. Dziękuję. Nie, dziękuję. Nie chcę. Może pani? Co łaska, znaczki okolicznościowe. Nie. Chodź tam, gdzie no zobacz. Tutaj sobie. Co łaska. Dzięki. Co łaska? Nie mam pieniędzy. Nie ma pieniędzy, to nie ma znaczka. Chodź tam, gdzie ma.
Tu zobacz. O. Tutaj sobie, zobacz. Ale tutaj jest. Co jest? Nie, ja się do tego nie nadaję. Zawsze cię miałem za przyjaciela. No nie? No. Inni kramarze? Draństwo i łobuzy. Nieraz, prawdę mówiąc, zazdrościłem ci dochodu. A i teraz. Ty doszedłeś do czegoś, a ja? Zacząłeś jako żebrak, a ja? Skończę jako żebrak. No i staniesz na nogi. Zobaczysz. O! Podszkolisz się trochę przy mnie, a nie? A potem pójdziesz swoją drogą. O, ładnie. Na wsi to tak. Wchodzisz do chałupy i mówisz. Pochwalony! Potem klękasz, o, i mówisz pacierz za zmarłych z tej rodziny. Potem mówisz. Poproszę o wspomożenie. A kiedy ci dadzą? No to mówisz. Panie Boże, wielki zapłać. Jasne, no nie? No, chodź, Jedziu. Pożyczę ci moją laskę, zapasową i fioletowe okulary. Nie masz brody, to musisz mieć przynajmniej fioletowe okulary. Ale broda by się przydała. Widzisz? A niedawno chciała, żebym zgolił brodę, żebym się odmłodził. Chciałam zerwać z tą brodą. No, na szczęście się opamiętała. Bez brody może byłbym i młodszy, ale za to dochody by spadły, no nie? No tak. No to co, Edziu? Zaczynamy jutro? Idziesz ze mną pod kościół, co? Edziu. Ekspres ilustrowany. Ekspresik, ekspresik. Komu? Proszę bardzo. Dziękuję. Ekspres ilustrowany, ekspresik. Proszę, komu? Komu? Dziękuję bardzo, proszę. Ekspresik, ekspresik. Zapałeczki, zapałki. Daj pan. Zapałki. Zapałeczki, zapałki po stówce. O, po meksy. Oryginalne, austriackie. Trafię, nie? Papier toaletowy, papier toaletowy, papier. O ile rolka? Po 250. Jeden, pan. Papier toaletowy. Papier. Mówi pan, że nie będzie handlowo. Ale ja nie wierzę. Po opuszczeniu sądu znowu pan wejdzie na tę samą drogę. Wysoki sądzie, no cóż, widzę, że pan sędzia jest człowiekiem mądrym. Powiem więc otwarcie. Mam już swój wiek. Jestem samotny. Nie mam renty na stare lata, więc co mam robić, aby żyć? No właśnie. Co pan zamierza robić? Wysoki sądzie, tak jak przez całe życie, tak i teraz, nie załamuję się. Zawsze pamiętam o czytance Kazimierza Przerwy Tettmajera, pożar. Trwal, widząc bezskuteczność ratowania domu całkowicie ogarniętego ogniem, choć żalu, mu serce nie pękło, nie załamał się. Wyciągnął z pogorzeliska jedyny topór, jaki mu jeszcze pozostał. Nasadził na nie rękojeść i znów wyruszył w świat. Zdobywać kapitał na budowę nowego, własnego domu.
O! W Turcji byłem. Kupiłem kurtki, dżinsy, podkoszulki, dwa kożuszki. Teraz taki handel się opłaca. Napijemy się? Zagraniczny. O, proszę. Sok pomarańczowy. No, a co u pana? Noclegi mocno podrożały. Ale jakoś sobie radzę. Kupuję okręgowy bilet miesięczny, wsiadam do pierwszego lepszego pociągu i wracam z takim obliczeniem, żeby być rano z powrotem. My kramarze jesteśmy jak marynarze. Cały czas w ruchu. Ciągle gdzieś wędrujemy, gonimy za interesem. Wędrujemy jak marynarze.